serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Polska-Rosja Portret Wzajemny, organizowanym przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i Zamek Królewski w Warszawie. Kontynuujemy tematykę filmową, a więc obszar kultury, i dziś gościmy znakomitego krytyka, reżysera, też publicystę Stanisława Zawiślińskiego. Proszę o przedstawienie sylwetki naszego gościa. Dzień dobry Państwu, ja również bardzo serdecznie Państwa witam. Tak jak Pan dyrektor Koźmiński powiedział, Pan Stanisław Zawiśliński, publicysta, krytyk filmowy, dziennikarz, także reżyser, głównie filmów dokumentalnych, autor licznych książek o ludziach kina, o kinie. Dzisiaj troszeczkę w nietypowej dla siebie roli, bo na zadany temat, na zadany przez nas. Ja tu się pojawiłam tylko dlatego, żeby wytłumaczyć Państwu, dlaczego taki temat. Wydał nam się ciekawy, bo generalnie sztuka w służbie propagandy jest bardzo ciekawym tematem, można by o tym mówić długo i zorganizować kilka spotkań. Dlaczego sztuka filmowa? No bo tak wydało nam się, że w filmie to najbardziej jakby jaskrawo można przedstawić. Poza tym już towarzysz Lenin powiedział, że kino jest najważniejszą ze sztuk. Myślę, że z dzisiejszej perspektywy wiemy, że nie miał na myśli wartości artystycznych, tylko właśnie wykorzystanie sztuki w różnych innych celach, o czym zapewne Pan Zawiśliński dzisiaj Państwu powie. I jeszcze jedno jakby słowo wyjaśnienia. Pokażemy dzisiaj Państwu kilka filmów. Będą to animowane filmy. To są animowane filmy propagandowe z czasów sowieckich. One może nie będą bezpośrednią ilustracją wykładu Pana Stanisława Zawiślińskiego, ale wydało nam się ciekawe, zwłaszcza, że to są filmy nigdy w Polsce nie pokazywane, wydało nam się ciekawe, żeby to Państwu pokazać, bo to jest właśnie jakby ilustracja tego, jak sztuka, czyli no, genialne kino, animowane kino radzieckie, wykorzystywana jest wyłącznie w celach propagandowych. No to jakby tyle słów na wstępie, tyle słów wyjaśnienia. Oddaję głos Panu Zawiślińskiemu. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, więc przede wszystkim jestem zaskoczony, że tak wiele osób przyszło, żeby tutaj posłuchać kilku moich refleksji na taki, no powiedzmy sobie szczerze, temat nieciekawy, bo gdyby na przykład brzmiał on inaczej, już tak? Myśli Pan, czy to muszę do góry wziąć, tak? Tak, gdyby na przykład brzmiał sztuka, teraz słychać? Tak, gdyby, to jeszcze raz się przywitam właśnie, powiem, że tak poczułem się, kiedy tutaj centrum zaproponowało mi spotkanie z Państwem, że na jakąś minę jestem wrzucony, kiedy przeczytałem ten temat, bo ja sobie tego tematu nie wymyśliłem, bo Państwo zobaczcie, sztuka filmowa w służbie propagandy. I gdyby to brzmiało na przykład sztuka filmowa w służbie pieniądza, no to by było na pewno o wiele ciekawiej i bardziej aktualnie, prawda? I lepiej by to brzmiało, a gdyby jeszcze pieniądz w służbie sztuki filmowej, którego na sztukę filmową brakuje, to byłoby jeszcze ciekawiej, prawda? A temat sztuka filmowa w służbie propagandy tak brzmi trochę passé, prawda? Niemniej jednak jest bardzo ciekawe, a dlaczego powiedziałem, że trochę się czuję tak jak człowiek, który na jakąś minę został wprowadzony, no bo to jest po prostu temat rzeka. Można od różnych stron o nim opowiadać i cokolwiek się nie powie, to tematu się nie wyczerpie, zwłaszcza, że propaganda no, jest po prostu zjawiskiem wszechobecnym, może dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedykolwiek ze względu na rozwój technologii, tylko może nie tak silnie odczuwanym. Ale żeby Państwa wprowadzić jakby w klimat tego, co chciałbym mówić, poproszę najpierw o taką ilustrację w postaci materiału propagandowego z końca lat 60.
radzieckiego materiału. Myślę, że on skupia w sobie różne właśnie elementy tego słowa propaganda. Przyznacie Państwo, że nagromadzenie skojarzeń tutaj są, jest niesamowite. Nie wiem, czy to jest przykład dobrej czy złej sztuki propagandowej sprzed 40 kilku lat, ale jeśli dzisiaj zajrzymy do internetu, na YouTube, to możemy zobaczyć, że te techniki, które były wykorzystywane przez propagandę, po prostu się dzisiaj rozmnożyły. I ze względu na to, że dwie najważniejsze rzeczy tutaj, o której mówimy przy filmie, to jest oczywiście obraz, dźwięk i montaż. Tutaj mamy przykłady wykorzystania muzyki, wykorzystania montażu. W gruncie rzeczy film propagandowy, o którym tutaj chcemy mówić, czy w sztuce propagandy, u naszego wschodniego sąsiada na przestrzeni lat i u nas w Polsce, no bo jesteśmy w centrum dialogu polsko-rosyjskiego i do tego się tutaj ograniczam, oparty był przede wszystkim na świetnym montażu. I w zasadzie, jeżeli ja miałbym przeprowadzić taką własną tezę, to chciałbym przeprowadzić taką tezę, że sztuka propagandy audiowizualnej, a więc z udziałem filmu, to jest przede wszystkim sztuka montażu. Sztuka montażu i ta sztuka montażu zapoczątkowana została przez Dzigę Wiertowa w tym jego słynnym Kronikach Kina Oko i potem w tych filmach, a potem kontynuowana, czy równolegle robiona przez Eisensteina. I ten montaż filmowy z wykorzystaniem symboliki obrazów w zasadzie przeniósł się do dzisiejszej epoki internetowej. I nie wiem, czy właśnie Wiertow to nie jest jeden, niektórzy nawet tak twierdzą, z prekursorów współczesnej propagandy internetowej, wszystkich rzeczy, które nawiązują do wideoklipów, do takich wszystkich form. Powiem Państwu jako ciekawostkę, ten wykład, ta refleksja moja, którą chciałem się z Państwem tutaj podzielić, chciałem zilustrować czymś innym, mianowicie takim materiałem właśnie z internetu, ale tutaj przed dzisiejszym spotkaniem okazało się, że internet tutaj nie działa. Opowiem Państwu, co chciałem zrobić. Chciałem Państwu pokazać fragment filmu Lecą żurawie, bardzo znanego filmu Kałatozowa z 1958 roku, który, jak on dzisiaj funkcjonuje w internecie, bo funkcjonuje przede wszystkim dzięki piosence Lecą żurawie, która jest podłożona pod obraz filmowy jako fragment. Ja zresztą sam się dałem nabrać na to i w którymś momencie myślałem, że ta piosenka rzeczywiście Lecą żurawie, ona była w tym filmie, ale tutaj dzięki pani Małgosi, która mi tutaj przypomniała, bo jest lepszą znawczynią, sprawdziłem, ona nie funkcjonowała w tym filmie, ale takie wrażenie miałem, patrząc na materiały internetowe. Materiały internetowe o filmie Lecą żurawie to są sceny słynne, prawda, z udziałem Tatiany Samojłowej, tam sceny miłosne, rozstanie, i są zilustrowane piosenką, która powstała kilka lat później, która się nazywa Lecą żurawie. I w internecie funkcjonuje jedno znane z drugim. Na dodatek sama ta piosenka Lecą żurawie również funkcjonuje jako z obrazami z filmu, jako ilustracja do wykonania tej piosenki przez taki młodzieżowy, bardzo znany w Rosji dzisiaj zespół Srebro, który laureat konkursu Eurowizji. I w ten sposób mamy jakby przykład, jak montaż, który dzisiaj umożliwia współczesna technologia, potrafi zrobić się miszmasz, a jednocześnie wywołać niesamowite wrażenie nawet u ludzi, którzy, tak jak ja, widzieli film kiedyś, ale po latach mi się zatarło. I z całym dobrodziejstwem inwentarza przyjąłem, żeby widocznie ta melodia Lecą żurawie w tym filmie musiała być. No ale to jest właśnie sukces działania propagandy w świecie globalnym, w internecie. Zaczątki tej propagandy były oczywiście u samego zarania kina, bo kino od samego początku, jak Państwo wiedzą, służyło propagandzie. Zresztą nie ukrywajmy, na całym świecie. Jeżeli dzisiaj mówimy w kontekście Związku Radzieckiego czy Rosji o propagandzie, to wiedzą Państwo, te wszystkie konotacje negatywne, z którymi kojarzy się propaganda, no bo ona po prostu narosła
w sposób jakby naturalny. Z czym my dzisiaj propagandę kojarzymy cały czas negatywne. To słowo ma po prostu dzisiaj konotację negatywną, bo nawet w takich potocznych rozmowach mówimy, nie się mi tu propagandy, nie wciskaj kitu, prawda? No ta propaganda ma takie negatywne konotacje, ale na samym początku, kiedy działa jako kino, nikt te konotacje negatywne chyba tak nie przyjmował. W roku 1920 powstał film w Polsce Ryszarda Bolesławskiego Cud nad Wisłą, poświęcony wojnie polsko-bolszewickiej. Film został zrobiony na zlecenie Ministerstwa Informacji i Propagandy. Przez to ministerstwo został sfinansowany. Także tutaj nikt nawet tego nie krył. Dzisiaj często się kryje, że współczesne rządy mają swoje komórki do realizowania filmów, może nie fabularnych, ale przynajmniej dokumentalnych. I to jakby to wszystko trwa. Polska też i Rosja, oczywiście tutaj jest zupełnie inny problem, tematy obszerne analizy, były książki, dysertacje pisane o tym, jak funkcjonowała propaganda filmowa w czasach Związku Radzieckiego, ale chcę powiedzieć, ona funkcjonowała wszędzie. Mówię o tym na początku, żeby zdjąć trochę to odium słowa propaganda, żeby po prostu mówić o niej w sposób normalny, bez tych konotacji, bez tych skojarzeń z nowomową, fatalnym językiem, przerysowaniem, w tym wszystkim, no bo po prostu to jest jakby istota propagandy, że ona przerysowuje, że ona upraszcza, że ona wszystko sprawia jeszcze w krótkim czasie. Celem jest, żeby działać doraźnie. No i oczywiście działała doraźnie. Przecież obok słowa nieukrywanego propaganda funkcjonowała przez lata słowa agitacja. Mówiło się, że to jest film agitka. Mówiło się, że to jest film produkcyjny. Prawda? To wszystko miało miejsce. Przy czym dzisiaj, jak czytam na przykład niektóre prace, a to z ciekawości czytam, które piszą młodzi, 20-paro, 30-letni ludzie, to ten okres 70-paru lat funkcjonowania Związku Radzieckiego i okres całego PRL-u tak wrzucają do jednego worka, że po prostu wszystko było propagandą, w związku z tym wszystko było złem i jakby to... Oczywiście to jest wszystko bardziej złożone, tak nie było, były różne etapy, różne okresy. Takim najbardziej ostrym przykładem zaangażowania filmu do polityki, bo to oczywiście był pierwszy okres formowania się władzy radzieckiej, okres funkcjonowania filmów Eisensteina, prawda, Pudowkina czy Pryjewa, jeszcze tam wielu nazwisk mógłbym wymienić. I rzeczywiście te filmy typu Pancernik Patiomkin, prawda, Październik i tak dalej, znane wielu z Państwa, miały taki silny bardzo rys propagandowy i agitacyjny i wszystko, co możemy powiedzieć, służyły na rzecz budowy nowego społeczeństwa komunistycznego. Ale takim przykładem bardzo ścisłego powiązania propagandy, prawda, i narzucenia pewnej myśli propagandowej i chęć egzekwowania, no to oczywiście był okres socjalizmu, cały socjalizm, który w Rosji w 1934 roku został wprowadzony, a w Polsce, jak wiecie Państwo, w 1939 roku. I on dał różne rezultaty, natomiast same tytuły filmów, które w okresie socjalizmu powstawały zarówno w Polsce, jak i potem po wojnie w Rosji, bo tam wcześniej już świadczył o tym, jaki one miały charakter, czyli legitymacja partyjna, prawda, czy brygada jakiegoś mistrza, czy szlifierza, to wszystko jakby było dosyć czytelne. Natomiast dzisiaj, kiedy o tym mówimy, czasami mówimy w sposób ahistoryczny. Lenin, kiedy mówił, że kino jest najważniejsze ze sztuk, to wiedział, w jakim kontekście to mówił, bo mówił do społeczeństwa analfabetów. I wiedział, że do społeczeństwa analfabetów po prostu obraz filmowy najbardziej będzie przemawiał. Plakat, obraz filmowy. I jeżeli mówimy o tym pierwszym okresie, to jest propaganda adresowana do społeczeństwa mało wykształconego. I rzeczywiście tutaj kino, które było sztuką masową, rzeczywiście tą siłę rażenia miało. Im bardziej się przesuwały, zmieniały środki audiowizualne, kiedy pojawiła się telewizja, kiedy przedtem rozpowszechniło się radio, rozrost prasy. Kino było tylko jednym z narzędzi propagandy. Mimo to, jak Państwo doskonale wiedzą, władze strasznie się kina bały, a jeszcze istniała w systemach autorytarnych, totalitarnych cenzura jako taki bezpiecznik. I pojawił się następny problem. Problem, jak się ma w tym wszystkim znaleźć artysta świadomy, oczytany, który chce realizować dobre filmy. Tu zilustruję Państwu taki pewien fragment,
to będzie z podwórka polskiego. Jest takiego filmu o Jerzym Kawalerowiczu, który swoją karierę zaczyna właśnie filmem typowo socrealistycznym w roku 1951, filmem Gromada. Rzecz ciekawa, w 1949 roku w Polsce na zjeździe Wiśle programowano realizm socjalistyczny. To były pierwsze lata, prawda, 6 lat po wojnie funkcjonowania nowej rzeczywistości, a nowego systemu powiedzmy od 1948 roku. No i wtedy bardzo silnie, że tak powiem, egzekwowano te zasady, tak silnie egzekwowano te zasady wprowadzone realizmu socjalistycznego, że w 1952 roku w Polsce żadnego filmu nie wyprodukowano, a żaden ze scenariuszy, to czytałem, to materiał nie został zatwierdzony do produkcji, ponieważ nie spełniał wymogów realizmu socjalistycznego. Także pierwsze zderzenie z wymogami politycznymi było. Dalej pokażę Państwu ten fragment wypowiedzi Kawalerowicza i tego, co się działo. On sam tłumaczy, co działo się dalej. Taki dłuższy pasaż nawet jest, który chciałbym tu przy okazji skomentować, ale to jest sedno rzeczy w tym fragmencie. Mianowicie zamówienie polityczne, no jak to w propagandzie filmu, zamówienie polityczne robione. Realizacja przez młodego człowieka. To był jego debiut, jeżeli mówimy o Gromadzie. Tak się złożyło, że również z powodu dzisiejszego spotkania z Państwem przejrzałem, ile lat mieli reżyserzy polscy, radzieccy, wtedy, kiedy robili te najbardziej takie propagandowe filmy jawne. Najczęściej byli to ludzie młodzi. 20-30 lat. W zasadzie nie zdarza się, żeby filmy takie jawnie propagandowe robili doświadczeni twórcy. To jest bardzo ciekawe. Z tego wynika, że w zasadzie propaganda jest dla tych, którzy jeszcze nie mają własnych doświadczeń, nie mogą się specjalnie nim oprzeć, nie umieją się jakby przeciwstawić. Niemniej jest, to jest charakterystyczna sprawa. Nie wiem, czy również podobnie nie jest dzisiaj w świecie reklamy, gdzie przede wszystkim młodzi ludzie jakby zaczynają, jeżeli uznamy, że reklama jest jakimś rodzajem współczesnej propagandy. Ale propaganda w jakiejś mierze jest dla młodych. Ci, którzy robili filmy takie bardzo odpowiadające wymogom socrealizmu, wymogom stawianym przez system socjalistyczny w Polsce i Rosji, w dalszych swoich losach najczęściej robili filmy zupełnie inne, a czasami to były filmy genialne. Więc prześledzenie z kolei losów ludzi, którzy tworzyli agitki, ich rodziców artystycznych, i przesądza, że oni cały czas robili tylko agitki. Wajda, jak Państwo wiedzą, też zaczynał od filmów agitacyjnych. Pokolenie też było filmem typowo socrealistycznym, aczkolwiek tutaj w tym fragmencie tego nie mówi. W związku z tym to jest też bardzo ciekawe, jak artysta zderza się z tym światem wymogów propagandowych, których czuje, w którym żyje. No i to już jest oczywiście olbrzymia opowieść, jak to się działo zarówno w Polsce, jak i w Związku Radzieckim ówczesnym, ponieważ przykłady ludzi zderzających się właśnie z wymogami ideologicznymi systemu, chcący poszerzać swobodę wypowiedzi, granice tej swobody wypowiedzi, to jest w zasadzie cała historia PRL i w zasadzie duża część historii Rosji, bo nie wszyscy byli do końca przekonani. W związku z tym etapy, w zasadzie należało mówić o różnych etapach. W Polsce w zasadzie socrealizm w kinie na dobrą sprawę skończył się po październiku erupcją wolności, a taki silny socrealizm rosyjski po 1956 roku wraz z dojściem do władzy Chruszczowa. I dlatego film Lecą żurawie, o którym Państwu mówiłem, dopiero wtedy można było zrealizować, który odwracał zupełnie sytuację. Dzisiaj jest wielką klasyką, ponieważ wcześniej jakby główne zainteresowanie filmów to było skierowane ku pokazywaniu mas, tłumów, a tu nagle na pierwszy plan wysuwa się jednostka, dramat ludzi. I to jest w zasadzie to, co w zasadzie odróżnia film od sztuki filmowej. Sztuka filmowa w gruncie rzeczy zawsze jest blisko pojedynczego człowieka. Sztuka propagandowa, ponieważ ma działać do mas, jest zawsze po stronie mas, bo zawsze w tle musi pokazać, że za jakąś tezą stoją tłumy. I to jest dla propagandy bardzo ważne. Dla filmu artystycznego, którego
jednym z głównych zadań jest odpowiadanie na pytanie, jak żyć, jak znaleźć się w tym świecie. Istotą jest trafianie do wnętrza człowieka. Kiedyś Krzysztof Kieślowski, chyba w roku 80., który przez lata 70. był twórcą tak zwanego kina moralnego niepokoju, skonstatował, że w zasadzie już mamy zdiagnozowaną taką sytuację społeczną, potrafimy szeroko patrzeć, dużo widzieć, dostrzegać, nazywać te problemy, które doskwierają, nawet czasami potrafimy je krytykować, ale nie potrafimy widzieć tego głębiej. I dał tytuł swojemu artykułowi wówczas, że trzeba patrzeć szeroko, widzieć głęboko. I w gruncie rzeczy po czym tą drogą poszedł, bo kiedy zobaczycie późniejsze jego filmy, zwłaszcza Podwójne życie Weroniki, Trzy kolory, to już jest taka wędrówka w głąb człowieka. Ale tę samą wędrówkę odbywali również inni twórcy, na przykład Tarkowski, który w ten sam sposób robił. To wszystko się działo w warunkach ograniczonej suwerenności, wolności czy państwa totalitarnego, jakbyśmy dzisiaj to nie nazywali, ale również dodatkowo działo się to w warunkach rywalizacji dwóch systemów, które miały niesamowity wpływ, ta rywalizacja kapitalizmu i systemu państw demokracji ludowej miała olbrzymi wpływ na propagandę, ponieważ był wróg. No i tego wroga trzeba było pokazywać. W roku 1954 w Polsce powstał taki film produkcyjny, jak właśnie w okresie socjalizmu, niedaleko Warszawy, gdzie tematem była tak Stonki ziemniaczanek, którą oczywiście amerykańscy imperialiści tutaj rozsypali. Taka była teza tego filmu, bo wróg był jasno naznaczony. Jeżeli chodzi o Związek Radziecki, oczywiście imperializm amerykański był krytykowany nieustannie, na różne możliwe sposoby, świat pieniądza, świat bogacenia się, zaangażowani do filmów propagandowych typowo byli wielcy twórcy, jak na przykład twórca hymnu Związku Radzieckiego, Michałkow, zresztą ojciec tych dwóch wspaniałych reżyserów, Nikity Michałkowa i Andrzeja Gonczałowskiego. Pokażę Państwu teraz fragment takiego filmu na podstawie scenariusza najstarszego Michałkowa seniora, nazywa się Milioner, był orężem w walce z tym wielkim imperializmem amerykańskim. Przyznacie Państwo, że jak na film sprzed pół wieku, to dosyć inteligentny i nie zrobiony zbyt nachalnie. Możemy go dzisiaj w innych kontekstach odbierać, ale propagandę. Kontekst był zawsze ważny. Po latach te same filmy, jak wiecie Państwo, działają inaczej. Z polskiej łączki mogę podać taki przykład bardzo znanego filmu Krzysztofa Kieślowskiego Personel, który mówi o wchodzeniu w życie młodego człowieka i który jest z reminiscencją z jego zresztą przeczyć osobistych, jak tak się zdawał sam do szkoły, jak potem się w zakładzie pracy znalazł, pierwszym wśród krawców się rzecz dzieje, ale w każdym razie są tak zwane układy pokazane. W związku z tym interpretację, którą przeczytałem już o przełomie kilka lat po roku 90. jest taka, że to był taki przykład filmu, który obnażył polski totalitaryzm i komunizm. Nie miał z tym filmem nic wspólnego, ani w intencji reżysera i aktora, ale mówię, jak to po latach potem różne inne treści można dopisać, których nie było i których nie było w odbiorze. Niemniej jednak pojawia się pytanie takie, oczywiście nie chodzi o to, żebym ja Państwu tutaj mówił o tytułach filmów, które doskonale znacie, bo to jest cała historia. I tak, jeżeli wymienię 5, a nie wymienię 20 innych, bo to przecież jest ilość niesamowita, chodzi o pewne zjawiska. Czy te filmy, które były poniekąd zabawiane przez władzę w systemie komunistycznym, czy one były skuteczne, czy one działały? To jest jakby pytanie. To jest paradoksalne, że być może w tym pierwszym okresie rzeczywiście działały, bo nie było też innego tła. Inny rozwój prasy, inny rozwój telewizji, w których jeszcze nie było telewizji, myślę, że działały i te kina były pełne, widownia 20-30 milionowa w Związku Radzieckim, to nie był problem. Takie tyle milionów ludzi oglądało, a przez to, że ktoś obejrzał, to jak dzisiaj pytamy, czy kliknął. No. Jak kliknął, no to okej, to znaczy, że był w internecie wtedy patrzono i oglądano przez pryzmat sprzedanych biletów filmowych. W Polsce filmy okresu socrealizmu, co od tego lat 50-55 oglądało od 2 do 8 milionów widzów, tak, to rzeczywiście sporo.
ale najwięcej filmów oczywiście, największa widownia była nie na tych filmach, które były szeroko reklamowane. Ale Zakazane piosenki czy Skarpy, pierwsze filmy, bo jedno miał rzeczywiście milionową widownię, choć jeszcze był problem braku kin, a kinofikacja, jak wiecie Państwo, w Polsce się za bardzo nie udała. Mimo że była wprowadzana z wielkim entuzjazmem. Także czy te filmy działały? Mam takie osobiste doświadczenie, chyba w roku 74 albo 75, jako student byłem w Związku Radzieckim w Moskwie, pokazano z grupą studentów, pokazano nam film Michałkowa-Kończałowskiego Romanca o zakochanych. Jest tam w tym filmie taka scena, w której matka się dowiaduje od córki, że jej syn zginął na wojnie. Bierze ją, tak powiem, w ramiona córka i mówi, że umrzeć za ojczyznę to znaczy żyć. Takie patetyczne słowa. Ja pamiętam, że w tym momencie na sali tego kina, dużego kinoteatru w Moskwie, wszyscy wstali, zaczęli bić brawo w trakcie seansu. To był normalny pokaz filmowy, normalny festiwal. I zrozumiałem wtedy coś takiego, że ta propaganda oparta o patetyczne słowa, hasła działała. No po prostu działała. W Polsce nie widziałem, nigdy nie byłem na projekcji, żeby ludzie w trakcie seansu wstali i bili brawo. No biją na premierach filmu, biją, prawda, po okazach, ale w trakcie normalnego seansu kinowego, żeby wstali, bo był to przykład takiego skutecznego działania, patetycznego, patosu pewnego. Zresztą filmy radzieckie były czasami nawet przesadnie naznaczone patosem, zgodzicie się Państwo, ale ten patos często działał. Oczywiście do pewnego momentu, do pewnego czasu. Także niektóre narzędzia, które były narzędziami jakby typowo propagandowymi, a więc działanie na uczucia, na emocje, właśnie na takie rzeczy, były bardzo skuteczne. Dzisiaj oczywiście one są stosowane w inny sposób, trudniej jest oddziaływać, bo świat jest bardziej zróżnicowany i tych bodźców, które do nas płyną, jest o wiele więcej, wręcz musimy się przed nimi chronić, uciekać przed nimi, żeby nie być przytłoczonym natłokiem tych wszystkich przekazów audiowizualnych. Wtedy ten świat pod tym względem był dużo uboższy, więc i siła kina była większa. Dlatego kiedy dzisiaj mówimy o sztuce propagandy, w służbie, znaczy o sztuce filmowej, w służbie propagandy, no to musimy powiedzieć, że ta rola niesamowicie zmalała. Aczkolwiek, proszę Państwa, jest drugi, trzeci i czwarty obieg, tylko który już nie funkcjonuje jak ta pierwotna propaganda, tylko po prostu funkcjonuje już jako informacja, jako ciekawostka, jako tak jak w starym kinie, oglądamy to wszystko z dystansem, więc to już nie ma znaczenia, czy te filmy były wtedy bardzo prawdziwe, czy działały propagandowo przed laty. My się dzisiaj inaczej patrzymy na te filmy sprzed lat. Zmieniła się absolutnie percepcja, inaczej oglądają je ludzie młodzi, inaczej starsi, którzy porównują to wszystko do własnych doświadczeń, towarzyszą temu sentymenty, do aktorów, do postaci, do sytuacji, ale sam film i sama sztuka filmowa, zresztą tu też jest taka pułapka, prawda, bo ja jednak rozgraniczam między filmem a sztuką filmową. Sztuka filmowa to jednak jest tutaj coś ważniejszego, tak zresztą wielcy twórcy to postrzegali właśnie, że właśnie sztuka filmowa, to, czyli kino artystyczne, ono właśnie nie schyli się do poziomu propagandy. Nie schyli się do poziomu propagandy, czyli nie będzie tak bardzo upraszczać, czyli nie będzie schematyzować, czyli nie będzie używać w nadmiernym stopniu sloganu, ale czy nie będzie oddziaływać silnie na emocje, bo przecież chodzi o to, żeby do tych emocji trafić. I sądzę, że jeżeli chodzi o to trafianie z emocjami, to problem ze sztuką filmową był taki, że jej oddziaływania bały się władze. Mówię cały czas o tych doświadczeniach minionego systemu. Bały się władze i stąd to się zjawisko pułkowników. W Polsce jak nikt dokładnie nie obliczył, ale na pułkach znalazło się w okresie PRL-u około 30 kilku filmów fabularnych i ponad 50 dokumentów. To wcale nie jest tak dużo. W Rosji, jeżeli chodzi o Związku Radzieckim, jeżeli chodzi o film fabularny, niedawno, no to tutaj pani Małgosia, jak mi też przypomniała, że Irina Rubanowa, która tu była, też mówiła, szacuje się od 100 do 300, w każdym razie tyle ostatnio zdjęto z półek. No ale to po latach to już nie ma znaczenia. Przy czym te ingerencje cenzury, bo cenzura oczywiście decydowała o tym, że filmy szły na półki, czasami z dzisiejszej perspektywy były absolutnie śmieszne. Ale jest
czasami miały jakby owocowały bardzo niedobrymi skutkami i dla twórców, i dla odbiorców, a czasami i dla władz. Paradoksalnie, ale o tym jeszcze powiem. Film Austeria Jerzego Kawalerowicza miał nakręconą taką scenę ostatnio, w której oddziały kozackie strzelają do hasydów, no i oczywiście hasydzi giną. Cenzura najpierw zakwestionowała tą scenę, no bo oczywiście to była mowa o kimś ze strony wielkiego brata naszego. Przekręcił ją i była scena tylko, że strzelają ci kozacy, już nie wiadomo do kogo i zostaje tylko morze krwi na rzece. Mimo to, że ustąpił, to kiedy film miał się pojawić na ekranie, interweniowała ambasada radziecka. Te pisma dzisiaj są dostępne oficjalnie, że film godzi w sojusz polsko-radziecki i tak dalej. I żeby po prostu wycofać go z rozpowszechniania w ogóle. A Polacy chcieli zgłosić ten film jako polskiego kandydata do Oscara. Ulegli, nie zgłosili Austerii nigdy do Oscara. W Polsce Austeria miała wąskie rozpowszechnianie, mimo że na otarcie łez dostała Grand Prix na festiwalu w Gdyni w 1984 roku. Kawalerowicz opowiadał mi, że gdyby ta Austeria mogła się wtedy przebić do świata, on robiłby zupełnie inne filmy. Nie mówiąc o tym, to nie chciał jej kręcić w 1981 roku, tylko chciał ją kręcić po 1968. Bo w 1968 napisał ze Stryjkowskim scenariusz. Przykład Kawalerowicza, reżysera, którego uważano za człowieka poniekąd władzy, był prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polski, to jest przykład niesamowitych paradoksów, jak musiał się borykać wybitny reżyser z propagandą, z oddziaływaniami systemu. Co nie znaczy, że dzisiaj tych oddziaływań nie ma, tylko są w innej postaci. Takich przykładów ingerencji, które nie pozwoliły na to, aby filmy trafiły do rozpowszechniania, jest bardzo wiele. Ale była również, i to myślę, to też jest właśnie kwestia propagandy, to dzisiaj istnieje tylko w inny sposób, tak? Kwestia rozpowszechniania filmów. Ile kopii? W jakim nakładzie? Czy do masowego rozpowszechniania, czy do kin studyjnych, czy do DKF-u? Można mnóstwo o tym mówić. Wiele filmów pozostało nieznanych tylko dlatego, że trafiły do polskiego rozpowszechniania. A dzisiaj w ogóle niektóre są wyprodukowane i w ogóle nie rozpowszechniane, bo nikt nie ma ochoty wyłożyć na to pieniędzy. Natomiast mówimy o systemie, w którym kinematografia była państwowa, kiedy problem walki o pieniądze to nie był najważniejszy. Najważniejszy był problem zatwierdzenia scenariusza. Bo jak już się scenariusz był zatwierdzony, to pan producent potwierdzi, już nie było tak źle. Cieszę się, że tutaj mogę właśnie pana Michaluka powitać, który bardzo wiele zrobił dla pokonania barier cenzuralnych i niecenzuralnych z wieloma nas tymi filmami, doprowadził do tego, że od nim mleczo mogło być zrealizowane już po upadku PRL-u, a w PRL-u, jak wiecie państwo, tylko dwa odcinki trylogii Sienkiewiczowskiej mogły być zrobione właśnie z powodów politycznych i powodów cenzuralnych. W związku z tym pojawia się znów kolejny temat, o którym mogliśmy długo rozmawiać, tematy tabu. Tematy tabu, prawda, na które nie pozwalała totalitarna władza, która chciała, żeby ich nie poruszać. I walka artystów o to, żeby coś przemycić, mrugnąć okiem do publiczności, prawda. Były takie kody, zwłaszcza tak zwane nurcie polskiego kina moralnego niepokoju, ale również w tym samym czasie, bo to też mało kto zwraca na to uwagę ze względu na takie różne urazy, które mamy często do Rosjan, ale ten nurt kina moralnego niepokoju bardzo współgrał z filmami o współczesności w tym całym czasie powstającymi w Związku Radzieckim, z filmami Ilia Werbacha, Monolog Cudzelisy, z filmami Gleba Panfiłowa, Larisy Szepitko. One absolutnie ze sobą tematycznie współgrały, a pojęcie kina moralnego niepokoju z polskim wynalazkiem. Niemniej jednak związek polityki, czyli tak zwanego ochłodzenia lub ocieplenia, przykręcania, odkręcania śruby, zawsze przekładał się na to, co można było powiedzieć w filmie, zwłaszcza w filmie współczesnym. Zarówno, już mówię tutaj o latach 70., które sam pamiętam, jakoś władza zawsze zachęcała, żeby twórcy robili filmy o współczesności.
Ale to się było, w współczesności mamy więcej problemów, paradoksalnie. Już na etapie i scenariusza, i realizacji, i miały najwięcej ingerencji cenzury. Paradoksalnie również wcale nie miały tak dużej oglądalności. Największą oglądalność miały filmy tak zwane widowiskowe. I tak jak w Polsce, taką wielką publiczność miały na przykład Faraon, 11 milionów, Nocy i Dnie 10 milionów, ja już nie mówię o panu Wołodyjowskim, prawda, czy Potopie. To były wielkie widowiska, które też oczywiście, te wielkie widowiska musiały się liczyć z tym, że podlegają cenzurze, ale to znów jest oddzielny temat, jakie to były ingerencje i tak dalej. Z kolei filmy o współczesności publicystyczne, nawet filmy Zanussiego, a nawet Kieślowskiego, wcale nie miały tak wielkiej widowni. Ale wtedy kino to popularne paradoksalnie było mniej cenione, bo nawet czasami wstydliwie Hoffmanowi wypominano, jak to taki reżyser robi Znachora i Trendowatą, bo tu 10 milionów nagle przychodzi widzów na tak fatalne filmy. No dzisiaj inna sytuacja. Także moglibyśmy tutaj dużo rozmawiać, proszę Państwa, i mógłbym bardzo wiele mówić o tych różnych paradoksach, o wynaturzeniach różnych, bo również były wynaturzenia propagandy. Propagandy nie traktuje, że ona jest samym złem, bo w ramach tak zwanego obowiązującej ogólnej poprawności politycznej, która jest i dzisiaj powstawały dzieła, które rzeczywiście pod względem artystycznym były dziełami wspaniałymi. Ja tutaj mówię na przykład o filmie Lecą żurawie jako jedynym przykładem, ale takich przykładów można podać mnóstwo, które się wyrywały spod tych ograniczeń cenzury, wolności słowa i tak dalej. Natomiast możemy powiedzieć, że były również już zupełne rzeczy wypaczone. Byłem w końcu lat 80. we Włoszech na przeglądzie kina albańskiego. Obejrzałem 10 filmów fabularnych, animowanych. Każdy film, czy nazywał się Pierwszy Nauczyciel, czy Wspaniała Brygada, czy Nowa Szkoła, w podtekście bohaterem tego filmu był Enver Hoxha, niezastąpiony przywódca albańskiej partii komunistycznej i przywódca narodu. Powiem szczerze, mówię o tym, bo nawet katalog mam do dzisiaj z tego festiwalu, że nawet nie widziałem tak bałwochwalczych filmów rosyjskich, na cześć Stalina, które powstawały i które były robione z wielkim utępieniem, jak film o Enverze Hoxhy w Małej Albanii. No ale tak to czasami jest, że państwa satelickie są bardziej papieskie niż papież, prawda? A to były filmy jeszcze, powiem państwu, za 60. i 70., a nie z czasów głębokiego stalinizmu. Więc i takie są jakby tutaj tego przykłady. Chciałem o tym powiedzieć tak, że oczywiście inaczej trzeba rozmawiać o kinie, które jest całkowicie uzależnione od państwowego mecenasa i o kinie na wolnym rynku. W związku z tym dzisiaj tutaj nie chcę robić żadnego państwu przypomnienia jakiejś reminiscencji z tego, co było, bo w zasadzie ten temat sztuka filmowa propaganda, choć mówię, że wolałbym, żeby on inaczej brzmiał, sztuka filmowa w służbie propagandy, tak naprawdę jest tematem wciąż aktualnym. Tylko że propaganda już jest nie tylko propagandą państwową, ale po prostu jest zatomizowana, jest w wielu ośrodkach i ten, kto płaci, ten wymaga. No i tak to dzisiaj wygląda, że również myśl krytyczna, myśl, która krytykuje czyjeś interesy, jest blokowana. W Polsce znacie państwo przykład filmu Dederki o Amwayu przez sąd zablokowanego na kilkanaście lat, bo koncern po prostu zadbał o to, żeby jego wizerunek w filmie dokumentalnym, już nie mówię fabularnym, niewłaściwy się po prostu nie ukazał. Więc troska o wizerunek państwa, ale również wizerunek firmy, korporacji, to jest to, w co wprzęgnięta jest propaganda, w co wprzęgnięte są olbrzymie pieniądze i co, nie oszukujmy się, miało miejsce i ma miejsce w absolutnie wszystkich systemach, tylko się różnią metody, różnią się niuanse, w jaki sposób się to robi. Natomiast niewątpliwą zasługą propagandy tej z wczesnych lat jest to, że ona próbowała bardzo nowoczesnych technik do tego, żeby, jak to się kolokwialnie mówi, mącić w głowach lub robić pranie mózgu. Ten przykład tego filmu Milioner sprzed 50 lat w końcu pokazuje jednak poziom, że to jest propaganda robiona na poziomie, ale nie była propaganda mucka, która w ogóle nie działała. Powstawały filmy, które po prostu mimo zachęt władz miały puste sale.
chyba nikogo nie obrażę, jeśli powiem, że również dni filmu radzieckiego w Polsce, mimo organizowanej widowni, nie życzyły się zbytnim powodzeniem. Niedawno również przeczytałem takie informacje, jak było z czytelnictwem literatury marksistowsko-leninowskiej, która była w każdej bibliotece, to w ogóle prawie wypożyczeń nie było. Natomiast klasyka polska była wypożyczona. W związku z tym złudzenie, że to, co jest adresowane do ludzi, jest przyjmowane bezkrytycznie i złudzenie, że ciemny lud to kupi, jak to jeden z polityków współczesnych niedawno powiedział, jest złudzeniem. Propaganda nie zawsze jest skuteczna. Propaganda filmowa w zasadzie działa, moim zdaniem, poza propagandą. Otóż najlepszą propagandą, jak ja sobie wyobrażam, jest po prostu dobrze zrobiony film z danego kraju. I o tym również władze komunistyczne też wiedziały, ponieważ na festiwale wysyłały rzeczywiście najlepsze filmy, na festiwale do Cannes, do Wenecji, do Berlina Zachodniego. Często również filmy, które nie były pokazywane potem na rynku wewnętrznym. Albo dopiero po sukcesach na jakimś festiwalu były pokazywane. Powiem Państwu taką ciekawostkę. W roku 81 byłem na takim stażu dziennikarskim w Bratysławie. W Polsce wtedy to był okres gorączki Solidarności. I pamiętam, w maju było takie ogłoszenie, taka informacja w prasie słowackiej, czechosłowackiej, cytuję, że imperialistycki reżyser Wajda poluczył cenę w Cannes. Otóż Wajda był reżyserem imperialistycznym nawet dla Słowaków w okresie Solidarności. To jest moim zdaniem fantastyczny przykład uprawiania propagandy przy okazji filmu i przy okazji właśnie doczepiania łatek, różnych innych rzeczy. Nawet filmowi, reżyserowi. Wystarczy nazwać go imperialistycznym, żeby już odbiór był właściwy. Oczywiście odbiór taki nie był, jak władze myślały. Niemniej jednak tak to wtedy pokazywano. Proszę Państwa, no bardzo wiele mogę tutaj powiedzieć, ale nie chcę tu Państwa zanudzać, bo to będzie zła propaganda. Mojej osoby, prawda? Jak człowiek się zanudzi. Oczywiście sztuka była i jest narzędziem używanym przez propagandę, niezależnie od intencji twórców. Twórcy się buntowali, ale czasami nie wiedzieli, jakie filmy będą wykorzystane. Nie mieli wpływu na rozpowszechnianie, nie mieli wpływu na docieranie. Bronili się zawsze ci, którzy robili dobre kino. I myślę, że tak było i w Rosji, i tak w Polsce jest, ale również jest tak samo w Ameryce. Bo mówimy cały czas, bo jest w tym kręgu kulturowym żyjemy, zawsze mówimy, prawda, ta fatalna propaganda, która u nas była przez lata w minionym systemie, ale możemy również powiedzieć, kto stworzył mit amerykański? Kino. Kino wykorzystywano jako narzędzie popularyzacji, jak zdobywano Dziki Zachód, wspaniałe wartości, proszę Państwa. Film o wojnie wietnamskiej, które zupełnie odwróciły postrzeganie Amerykanów, bo przecież oni w Wietnamie nie byli tak wspaniali, jak filmy, które potem o Wietnamie robili. Także to wszystko jest. Nie mówię o tym, jak działa propaganda w niuansowany sposób, o to, że tworząc i wspierając filmy katastroficzne, prawda, czy pewne nurty filmowe. To się dzieje, tylko jest to bardzo złożone i to nie jest na ten wykład i specjaliści na pewno o tym wiedzą. Ja mogę jedynie Państwu tutaj podzielić się takimi własnymi refleksjami jako dziennikarz, jako człowiek, który troszeczkę współpracował przy filmie. I właśnie taka refleksja, która mi się tutaj nasuwa, to jest taka, że po prostu propagandy nie unikniemy, ale do propagandy można być przygotowanym, więc wiem, jak odbierać. Ale również paradoksalnie chcę powiedzieć, że to, czemu się przydaje łatkę propagandowe, zmienione, czasami jest dobre po prostu, dobre artystycznie. Był kilka lat temu w Polsce Michał Konczałowski ze swoim pierwszym filmem za 60. Pierwszy nauczyciel. To jest film, który mówi o początkach kształtowania się władzy radzieckiej i daleko. Oglądany dzisiaj jest po prostu przyzwoitym, dobrym filmem. Kiedyś był absolutnie narzędziem propagandowym, pokazującym i sławiącym komunizm. Ale co? Można być w tym wypadku zwyciężyła dobra sztuka. I w wielu wypadkach dobra sztuka zwyciężała, kiedy po prostu kino było dobre, bo propaganda ma to do siebie, że chce efektów doraźnych. Sztuka filmowa nie potrzebuje efektów doraźnych, a dzisiaj ma jeszcze wiele możliwości, żeby się powielać wiele razy. Na DVD, w internecie, w związku z tym, jeżeli jest dobra, będzie tam funkcjonowała,
czasami będzie funkcjonowała w trochę takiej formie wykrzywionej, jak mówiłem Państwu o tym piosence Lecą żurawie, która w zupełnie innym kontekście, no ale to z kolei jest dzisiejsza rzecz. Na czym polega problem dzisiejszej propagandy w filmie? No, że film jako narzędzie audiowizualne jest wszechobecny. Jest po prostu wykorzystywany właśnie między innymi w taki sposób, jak Państwu powiedziałem, niezależnie od kontekstu, bo po prostu ma działać obraz. Ma działać obraz, ma działać dobra muzyka i specjaliści o tym doskonale wiedzą i to wykorzystują. Ta droga kina, która do nowych nośników, do nowych mediów jest w ogóle tematem na oddzielną rozmowę. Ja chciałem Państwu tylko powiedzieć, że mówi się o propagandzie właśnie w odniesieniu do czasów minionych, ponieważ w tej chwili, wtedy i łatwo jest to krytykować, bo oczywiście wiemy, jak to było i to wszystko było złe i niesłuszne. Niemniej jednak cały problem polega na tym, że wtedy to była propaganda w świecie z pomysłem, z znakiem plus i znakiem minus, ale taki pomysł na swój świat miał i Hitler, i Stalin, i ideologia komunistyczna, i wszystkie te ideologie, które wprzęgały twórców, wprzęgały kino i środki do tego. A dzisiaj żyjemy w świecie troszeczkę takim, który nie ma pomysłu na siebie i na to zwraca uwagę m.in. Kieślowski w ostatnich swoich refleksjach, które no to w takim świecie się żyje trudniej. No i propaganda też ma trudniej. A najważniejsze jest chyba to, co mają z tego widzowie. No i widzowie nie zawsze są zadowoleni, bo jak kiedyś liczyły się wymowa ideologiczna, słuszność tego filmu, tak dzisiaj się liczy tylko oglądalność i tylko pieniądz i tylko towar. Więc czy sztuka filmowa w tych warunkach dzisiaj przetrwa? A zadaniem, jak jeden z amerykańskich uczonych Boyce powiedział, dzisiaj propaganda w dzisiejszym czasie to jest w ogóle straszne zadanie, bo to jest organizowanie chaosu. Więc jak zorganizować ten chaos informacyjny, chaos przekazu, chaos wszystkiego, jeszcze nie wiadomo. A jak jest trudno, to chociażby sprawa ACTA nam pokazuje, że po prostu i tu też stają się jakieś niebezpieczeństwa. Proszę Państwa, ja to chciałem Państwu pokazać jakieś tutaj materiały filmowe, ilustrujące niektóre tezy, które tutaj wygłosiłem, ale nie wiem, czy teraz najpierw byście Państwo pytania zadawali, byśmy porozmawiali, czy chcecie najpierw te materiały pooglądać? Bo jest, mam jakieś takie trzy materiały. Tak, no to fajnie. To co? Myśmy poprosili, a zanim te materiały się pojawią, to chciałem właśnie jeszcze Państwu powiedzieć taką osobistą refleksję, podzielić się taką refleksją, że zastanawiałem się, dlaczego zostałem poproszony o to, żeby takie refleksje z Państwem tutaj wygłosić i doszedłem do wniosku, że wina jest taka. Mianowicie z kolegą Sławomirem Rogowskim, który tutaj jest, go witam, członkiem Krajowej Rady, zrobiliśmy film Tala od Różańca, która teraz wędruje po festiwalach. To jest film o takiej znanej polskiej pisarce Natalii Roleczek. Ona na początku lat 50. napisała książkę Drewniany Różaniec. Drewniany Różaniec to była opowieść o jej doświadczeniach w sierocińcu, prowadzonym przez siostry przed wojną w Zakopanem. No i ponieważ to był obraz krytyczny tego domu, w którym była wychowywana przez jakiś czas przez siostry, książka została skwapliwie wykorzystana w 1953 roku, została więc w apogeum niemal stalinizmu, została zatwierdzona jako książka, która powinna trafić do szkół, popularyzowana przez Ministerstwo Oświaty, krótko mówiąc, niesamowity sukces odniosła czytelniczy. Była zalecana przez władzę, ale w celu oczywiście indoktrynacji, bo się nadawała wtedy w okresie ówczesnej walki w kościołach. No i to oczywiście ta książka, która była wówczas jej sukcesem wydawniczym, stała się potem jej przekleństwem. Mimo, że to była dobra książka. Użyta została w walce politycznej, użyta została w walce propagandowej, niezależnie od intencji autorki. Pewnie nieświadomej jeszcze tej sytuacji. Zwłaszcza to była jedna z pierwszych książek, które ją opublikowano, bo które napisała wcześniej o swoich doświadczeniach
jak walczyli jakowcy i koledzy, te książki wówczas cenzura przemieliła i ona nie mogła ich po prostu opublikować. A ta, która się ukazała, to nie była ta, o której myślała. Prawdziwa, autentyczna, wykorzystywana. I takie doświadczenie towarzyszyło jej potem przez całe życie. Dlatego o tym mówię, bo były takie losy również filmów. Były również takie losy filmowców, że płacili cenę, a ich dzieła też nie zawsze były wykorzystywane z ich intencjami. Także temat jest ogromny, szeroki, trudny. To jest po prostu burz, proszę Państwa, propaganda i film. I ten burz jest coraz większy i nie bardzo wiemy, z której strony oberwiemy, ze strony tych sztuk audiowizualnych, tak mi się wydaje, ponieważ techniki są coraz bardziej wyrafinowane, można multiplikować wszystko, zmieniać, przekształcać i wrzucić do internetu. No i w internecie też się jeszcze to wszystko przemiele, jaki z tego będzie mnie. Pytanie, czy w tym wszystkim ocaleje sztuka filmowa, czy zostanie tylko towarem. Bo tak naprawdę, bo za ten temat, wracam do tego, co powiedziałem na początku, powinien dzisiaj brzmieć sztuka filmowa i pieniądze. Bo i propaganda jest za pieniądze, i sztuka filmowa za pieniądze. Mam wrażenie, że na usługach propagandy jest więcej pieniędzy. Dzisiaj na usługach prawdziwej sztuki filmowej chyba trochę mniej, ale wszystko rozgrywa się dzisiaj w tej sferze. No to chyba tyle. Na koniec proponuję Państwu jeszcze obejrzenie trzech, tak jednego, a potem ewentualnie dyskusję. To najpierw jeden jeszcze taki ciekawy film propagandowy z lat 60. Jeszcze zanim jeszcze ostatni film, tutaj koleżanka nam puści, chciałem tu powiedzieć taką, rozmawiałem z Krzysztofem Wiślowskim, kiedyś zadano takie pytanie, która cenzura, bo robił filmy, jak wiadomo, w Polsce i na Zachodzie, dla niego była bardziej uciążliwa, jest uciążliwa ta polityczna, która była w PRL-u, czy ta ekonomiczna, z którą zetknął się na Zachodzie i robił filmy we Francji. Powiedział, że jednak ta ekonomiczna, bo tą naszą można było przeskoczyć, ominąć, jakiś slalom uprawiać. Nie wiem, czy tak było też w Rosji, ale kiedyś spotkałem na festiwalu Kirę Muratową, na festiwalu jeszcze wówczas w Berlinie Zachodnim, twórczynię syndromu scenicznego, takiego filmu, który długo leżał na półki. No i też jakby nie podzielała wówczas zachwytu, ale to było 20 parę lat temu, więc nie wiem, jak dzisiaj by było. W każdym razie, kto płaci, ten wymaga, odnosi się to i do sztuki, i do propagandy. Także wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie jednak pieniądz tym wszystkim rządzi, interesy rządzą. Jeszcze w tamtym kinie, tamtego systemu były idee, które próbowano wcielać, miały wpajać. No dzisiaj tą ideą jest pieniądz. Jak się w tym wszystkim znaleźć, w tym chaosie? Jest to jakiś problem, ale to myślę, że dla młodszego pokolenia, które wykorzysta wszystkie możliwe techniki, rozwinie je. Niemniej jednak myślę, że nic nie odkryto na nowo i będzie się nawiązywać, jak widzicie Państwo, ta poetyka tych filmów propagandowych doskonale jakby weszła do wideoklipów, po prostu do kultury masowej. Propaganda dzisiaj jest obecna w kulturze masowej w sposób po prostu nie tak widoczny, nie tak ekspansywny, nie tak jak kiedyś, że to wszystko było na plakatach ulicznych widoczne, jak dzisiaj widzimy reklamy. Ona po prostu jest w sposób sutenny, ale obecna w całej kulturze masowej. Tak jak istotą kultury propagandy jest to, żeby dotrzeć do was, tak samo sama nazwa kultura masowa. Więc liczy się właśnie to, co jest w kulturze masowej i przekaz filmowy, i przekaz sztuki filmowej zdemokratyzowany dzisiaj jest właśnie w kulturze masowej i w internecie. No tym chciałbym zakończyć. Podziękować Państwu. Jeżeli chcecie Państwo jeszcze jakieś refleksje wymienić, to może w kuluarach, prawda, po tym ostatnim filmie. Jak Państwo sobie życzą, nie wiem jak to organizatorzy. Ja dziękuję Państwu. Pytanie, czy gazem łupkowym też się tak nie dobrze, to jakiś koncert powinien reklamę zamówić tutaj na to, to było. No to chyba wszystko, nie wiem, czy Państwo macie jakieś pytania. Tak. Czy znany jest Panu film propagandowy, który przyniósł odwrotny skutek? Musiał być zdjęty przez władzę na przykład. Albo gdzie autor coś przemycał. Absolutnie tak, absolutnie wrócę do tego przykładu filmu Lecą Żurawie, który pokazywał, co
jak świetną kinematografię ma Rosja i film, który trafił do kilkudziesięciu krajów, poza, był rzeczywiście oglądany na całym świecie, znany. Mówię ja o jednym takim przykładzie, ja po prostu taką stawiam tezę, że po prostu najlepszą propagandą jest dobrze zrobiony film, bo on wtedy spełnia wszystkie inne funkcje. Mówi o kraju, z którego pochodzi, mówi o reżyserach, o wolności, o wszystkich rzeczach, że tam można zrobić. Przecież polityka, która polegała na tym, że najlepsze filmy wysyła się na festiwale na zachód, mówię o filmach, to była dobra polityka, ponieważ, że tak powiem, skrzywiała obraz. Ale z drugiej strony myśmy też mieli skrzywiony obraz, bo komisje, które kupowały filmy zachodnie, które były u nas pokazywane na konfrontacjach albo w Chinach, też wyławiały te najlepsze. I myśmy tutaj, żyjąc za żelazną kurtyną, tej sieczki amerykańskiej nie znali. Myśmy znali najlepsze filmy amerykańskie i zachodnie. W 1956 roku, przecież jak w kino zachodnie do nas trafiło poprzez najlepsze filmy Felliniego, najlepsze filmy nowej fali francuskiej, poprzez doskonałe filmy włoskie, to jakby w ten sposób byśmy dostawali eliksir tego, co tam powstaje. A w tej całej komercyjnej papki myśmy w ogóle nie kupowali prawie. No oczywiście w czasach telewizji było już inaczej, ale pamiętacie Państwo, że Bonanza była bardzo dobrym serialem, prawda? A ta także, a 17 dni wiosny z drugiej strony, no więc możemy tutaj mówić też o polityce telewizyjnej i innej. Ja po prostu uważam, że i tej tezy bym się trzymał, że po prostu dobrze zrobiony produkt artystyczny według nowoczesnej nomenklatury jest najlepszą propagandą. Złą propagandą jest po prostu źle zrobiony towar artystyczny. Jak jest źle zrobiony, po prostu nie działa. Oczywiście, jeżeli pana wiem, to myślałem się, o co panu chodzi. Ile było nietrafionych rzeczy. Podam panu przykład. Był taki film z intencją zrobiony Bogdana Poręby, gdzie woda czysta i trawa zielona, który pokazywał jak sekretarz partii. To była prawie w ogóle oglądalności, nie wiem, zresztą sam o tym filmie pisałem, go krytykowałem. Także to takie filmy, które powstały, czy publiczność zresztą ludzie czują. Jakby taki zbyt duży fałsz, zbyt dużą przesadę, odsuwają się od tego. Tak było w przypadku takich filmów, takich produkcyjniaków, przecież w każdym kraju trochę powstawało i one rzeczywiście nie robiły specjalnego wrażenia. Wrażenie i to, co zostawało, po prostu ten pierwszy człon, sztuka filmowa, wtedy, kiedy to ocierało się o sztukę, wtedy zostawiało to silniejszy ślad. Kiedy było samą czystą propagandą, nachalną, na dodatek robioną przy okazji, nieznanymi środkami przez nieutalentowanych ludzi. No niestety było inaczej, ale utalentowani też robili wspaniałe filmy propagandowe, nie wiem, o plakatach, o innych rzeczach. No to wszystko miało miejsce, tylko że to jest temat strasznie obszerny. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, tak, tak, ja uważam, że dobre filmy robiły dobrą... A jak pan sądzi, jakby te filmy teraz po odświeżeniu, nie mogłyby one służyć jako krytyka tego okresu? Do krytykowania właśnie, do pokazania, jaki ten okres był totalitarny, zły, niedobry i tak dalej. Można by było w ten sposób odwrócić sytuację. No wie pan, to tak samo możemy powiedzieć, wie pan, o Ameryce. To też była imperialna, kolonialna, straszna i okropna. I to w zasadzie, ja dlatego rozciągam to pojęcie, bo my tu tak jakby staram się bardzo wąsko patrzeć. Widzicie państwo. Zobaczcie w dzisiejszej sytuacji, jak w Chinach jest trudno z internetem do dzisiaj, prawda, to jest masowe blokowanie strony, cały problem, żeby ten masowy przekaz, który dzisiaj idzie przez internet, informacyjny czysto, żeby nie mógł się przejść. Filmy chińskie, prawda, kino irańskie na przykład. Zobaczcie państwo, my myślimy o Iranie bardzo dobrze poprzez kino, które uciekało na festiwale i w Iranie jest niepokazywane. Natomiast jest obecne na festiwalach jako bardzo dobre kino. Mówię o Kiarostamim na przykład, prawda? Świetne filmy, ale one istnieją w obiegu festiwalowym, one nie istnieją tam. Także jakby nie chcę jakby sprowadzać do tego, że to co robi Rosja, to co robi Ameryka, to co myśmy robili w PRL-u, że to jest tylko nasza przypadek. Po prostu zależy od szerokości spojrzenia. Spójrzmy. Jak wygląda na przykład sytuacja w kinie niemieckim? No, ostatnie lata na przykład są takie, że na przykład Ostatnie dni Hitlera, taki film był. I ten Hitler już taki cieplejszy jest w tych ostatnich dniach Hitlera. Prawda? No więc te akcenty można różnie rozkładać, mija czas, dystans, inaczej się o tym wszystkim opowiada. Ale niemniej jednak jakby specy od tego wszystkiego, którzy znają jak
przede wszystkim, ja tu powiedziałem Państwu o tym właśnie, że publiczność nieczytająca jest bardzo podatna, na to są badania przeprowadzone, na pewno nie były przeprowadzane 50 lat temu, współczesne badania z XXI wieku. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja, że współczesne, że publiczność nieczytająca jest bardzo, że tak powiem, uległa wszelkim przekazom propagandowym, jest bardzo uległa, jeżeli chodzi o manipulację. Obraz filmowy jest manipulacją, dlatego mówiłem o montażu na przykład. No montaż polega na manipulacji, na wybieraniu, prawda? Mówiłem, gdzie ten montaż się świetnie rozwijał. Najlepsza szkoła montażu była właśnie w Rosji Radzieckiej na początku, Wiertowa, Eisensteina. To były szkoły montażu, które się doskonale potem rozwijały. I nie chciałem, to oczywiście robię pewne uproszczenie, przechodząc do dnia dzisiejszego. Dzisiaj w ogóle oglądamy świat zmontowany, proszę Państwa. Jeżeli przejdziemy do ekranu telewizora za chwilę po tym spotkaniu, to obejrzymy świat zmontowany. Świat jakby... Zwróćmy uwagę na to, że te na przykład filmy, które tutaj mamy, one były obecne jako tak zwane dodatki przed filmami fabularnymi. W Polsce te role pełniła kronika filmowa, te kroniki filmowe, to wszystko były... My dzisiaj tego nie mamy, a co nam to zastąpiło? Dzisiaj przecież musimy przecież, że tak powiem, pasmo reklamowe 15-minutowe odbyć, prawda? To jest to propaganda tylko po prostu pieniądza, kapitału, propaganda firm, propaganda czegoś innego, ale to jest propaganda, nazywamy ją reklamą. Jeżeli chodzi o walkę polityczną, to nazywam to marketingiem politycznym, prawda? No ale przecież to się wszystko toczy. No świat się trochę zmienił. Świat się trochę zmienił, natomiast istota jakby tych przekazów chyba myślę, że pozostała. Trudno odróżniać dzisiaj czasami, co jest propagandą, co jest PR-em, co ma intencje. Ale jeżeli ludzie są jakby wykształceni, no to ja mówię, no to ciemny lud tego nie kupi. No ja tutaj tak odpowiadam temu politykowi, temu hasłu, to ciemny lud to kupi. Ale cała nadzieja w tym, że lud nie jest ciemny, bo jak się okazało, że kiedy nie był ciemny, to były przewroty, rewolucje, zmiany i tak dalej. No ciemny lud też to robił i stawał na czele. No tyle. Można pana zapytać, jak pan rozumie propagandę? Bo jeśli pan lecą w urawie, uważa za film nie, absolutnie. To zabrzmiało, nie, powiedziałem, że wyszczegółowie. Właśnie chciałem, powiedziałem, że właśnie, że w ramach systemu obowiązującej propagandy pojawiały się rzeczy absolutnie arebur. I lecą w urawie są przykładem dokładnie arebur. Anty, jakby dzisiaj moglibyśmy nazwać antypropagandę. Absolutnie nie. Tylko mówię, że jeżeli dzisiaj jest teza, wie pani, może ja to uprościłem. Teza, która mówi, że wszystko, co powstawało w ramach systemu propagandy komunistycznej, było tym skażone i nie miało w sobie innych elementów. Ja wręcz przeciwnie twierdzę. Ja twierdzę, że właśnie bardzo dużo rzeczy powstawało. Arebur, powstawały świetne, wspaniałe, no, nie chcę już mówić o Tarkowskim na przykład, no, zupełnie poza propagandą, chociaż pierwszy film miał elementy propagandowe. Także można tutaj bardzo wiele takich rzeczy mówić, bo chyba tu się nie zrozumieliśmy. Nie, absolutnie nie uważam Lecą żurawi za film propagandowy, wręcz przeciwnie. Uważam za dobry, inaczej, spełnił bardzo dobrą rolę propagandową, jeżeli chodzi o Związek Radziecki. Pokazał, że ma wspaniałą kinematografię, wspaniałych artystów i kino, które może podbijać cały świat. Świat się śmieje też, możemy powiedzieć, znany film, prawda? Czy jest filmem propagandowym? Może być propagandowym, ale jest świetnym kinem. No i takich przykładów można mnóstwo dawać, prawda? Tak, wystarczy. Dziękuję. Chciałam podziękować w takim razie Państwu. Chciałam podziękować przede wszystkim panu Stanisławowi Zawiślińskiemu. I do zobaczenia na naszym następnym spotkaniu, które będzie pod koniec sierpnia. 30 sierpnia dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Do widzenia.